Sekrety Miraculum. Dziewczyny. Drogi pamiętniku, dziewczyny pomogły mi wczoraj zorganizować romantyczną randkę z Adrianem. Przynajmniej próbowały pomóc, bo nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ale najważniejsze, że mnie wspierały. Jak zawsze, to najlepsze przyjaciółki na świecie. Są dla mnie bardzo ważne, każda na swój sposób. Chciałabym mieć niektóre ich cechy, ale je już oczywiście znasz. To moja przyjaciółka od serca. Pomaga mi w kwestiach strategicznych. Dzięki jej mądrym radom udało mi się wreszcie porozmawiać z Adrianem. Adrian to też mój dobry przyjaciel, choć szczerze mówiąc, ja liczę na coś więcej. Ale w tym temacie mam jeszcze sporo do zrobienia. W tym względzie chciałabym mieć tyle odwagi, co Alex. Alex zawsze podejmuje wyzwanie. Nie daje się nikomu zastraszyć i zawsze wie, co powiedzieć. Rozstrzygnijmy ten głupi zakład. Zamierzam cię zetrzeć w pył, ty mięśniaku. Natomiast jeśli chodzi o mnie... Możemy cię podwieźć, jak chcesz. Nie, nie trzeba. Wezmę sobie łyżkę. Dzięki. Szkoda, że nie umiem rozmawiać szczerze o uczuciach tak jak Milen z Iwanem. Oni są taką uroczą parą. Mogłabym też być bardziej romantyczna, tak jak Rose. To takie romantyczne! Kiedy ja zaplanuję coś romantycznego, zazwyczaj nic mi się nie udaje. Marinette? Rose zawsze dostrzega światełko w tunelu, nigdy się nie poddaje i zachęca innych do tego samego. A Juleka to najbardziej nieśmiała dziewczyna na świecie. Nawet ona się przełamała dzięki naszej fantastycznej grupie przyjaciółek. Dziewczyny to superbohaterki dnia codziennego. Zawsze mnie ratują. Niespodzianka! Choć czasem nawet o tym nie wiedzą. Biedronko! Dzięki, dziewczyny! Kiedy następnym razem Biedronka będzie miała Miracula do rozdania, na pewno pomyśli o nich. Dam ci znać, jak to się stanie. Do zobaczenia!